Gdybyś tak teraz usiadł sobie i mógł usłyszeć głos Jezusa, który patrząc na ciebie, afirmuje, nazywa różne momenty w twoim życiu, które go cieszą. Co by to było? Zrób sobie takie ćwiczenie. Właśnie wyobraź sobie, że Pan patrzy na ciebie i dostrzega być może to, czego nie dostrzegają inni, czego ty nie dostrzegasz, ale On to widzi i go to cieszy. Co by wypowiedział? Cudowna jest ta scena dzisiejsza, kiedy Jezus przy tych właśnie prostych ludziach mówi do Ojca: Ojcze, uwielbiam Cię, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom. Jakie to musiało być umacniające dla nich usłyszeć te słowa.